Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Świadka Narków. Dzisiaj tradycyjnie kolejny odcinek z serii Poradnika o kanarkach. Jest to już 12 odcinek z tej serii. Odpowiadam tam na najczęstsze problemy początkowych hodowców. Więc jeśli chcesz być jak najlepszym opiekunem dla tych ptaków, serdecznie Cię do nich zapraszam. A teraz bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy. Okej, więc zacznijmy od tego, że rozróżnienie płci u kanarków nie jest takie proste. Niestety zdarza się, że czasami nie jesteśmy w stanie tego jednoznacznie stwierdzić. Najprostszym sposobem, aby rozpoznać płeć, jest po prostu śpiew kanarka. U młodych ptaków jest to bardziej skomplikowane, ponieważ w okresie młodości niestety nie śpiewają. Kiedy stają się jeszcze trochę starsze, samice również podśpiewują i również łatwo można się pomylić. Zazwyczaj samce w tym czasie śpiewają lepiej i mają bardziej donośny głos. Kiedy kanarek osiągnie już dorosłość, jest to tak naprawdę bardzo proste do oceny, ale niestety jest w tym czasie bardzo ciężko go oswoić. Więc jeśli chcemy mieć na to jakąkolwiek szansę, musimy jednak zaryzykować. Są również inne sposoby na to, aby odróżnić ich płeć. Głównie chodzi tu o ich ubarwienie. U kanarków żółtych występuje jaskrawo-żółty pas, który przechodzi od środka głowy przez grzbiet aż do ogona. I to właśnie jest cecha typowa dla samca. U samic ta linia jest matowa i może być biała bądź jasno-żółta. U kanarków zielonych, u samców pas jest błyszczący, a u samic blady i matowy. Z kolei u białych ptaków samce wyróżnia od samic wysoka i smukła budowa, większa głowa oraz wyprostowana sylwetka. To akurat tyczy się dwóch poprzednich grup kanarków, lecz u białych nie jesteśmy w stanie ocenić tego po ich kolorze piór, ponieważ są one niemal identyczne. Ostatnim sposobem jest po prostu rozpoznanie płci po narządach rozrodczych. W tym celu należy rozchylić ich pióra na podbrzuszu. Na rysunku wyświetla się Wam, jak to będzie wyglądać u samicy i u samca. Również zależy to od wieku i nie jest w 100% skuteczne. Podsumowując, płeć kanarka jest trudna do odróżnienia. Potrzeba do tego dobrej metody i dużej wprawy, aby stwierdzić to w 100%. Nie jest to jednak niemożliwe i możecie sami spróbować swoich sił. Na koniec chciałbym Was zaprosić do subskrypcji, zostawienia łapki w górę i napisania komentarza z pomysłem na następny film. Nie zapomnijcie również o innych moich filmach, z których możecie naprawdę bardzo dużo się dowiedzieć, dzięki czemu Wasze kanarki będą jeszcze szczęśliwsze. A więc żegnam się z Wami i do następnego poradnika. Cześć!